Pierwszą rzeczą bardzo nietypową dla przypowieści jest to, że na samym początku, zanim rozpocznie się historia, Jezus mówi, jakie jest sedno przesłania tej przypowieści. W większości Jezus najpierw opowiedział historię, tylko w niektórych, w bardzo nielicznych, opowiedział tak jakby wytłumaczenie, a w pozostałej większości my tak naprawdę dzisiaj ją dopiero interpretujemy. Jezus opowiedział tylko historię i przez nią chce coś przekazać. Tym razem na samym początku mówi, że ta przypowieść jest o tym, że zawsze powinniśmy się modlić i nie przestawać. A więc powiemy, no właściwie przypowieść o takim bardzo uniwersalnym temacie. Jednym z najbardziej podstawowych, o modlitwie. O tym, że powinniśmy się modlić, że powinniśmy być wytrwali w tej modlitwie. To jest przecież temat niemalże na każdy czas. Ale choć pozornie przypowieść wcale nie wskazuje na czasy ostateczne, to dopiero sama końcówka jeszcze raz o tym przypomina. Ale spróbujmy zerknąć do samej tej historii. Historia dotyczy dwóch osób. Dzieje się w jakimś miasteczku w Izraelu. Czytamy, że był tam pewien sędzia. Ktoś, kto był ustanowiony do tego, żeby rozstrzygać spory pomiędzy ludźmi. Osoba ta z założenia powinna być szanowana, powinna być sprawiedliwa. Ale tak naprawdę nie chodziło tylko o to, żeby taki sędzia takim chłodną kalkulacją stwierdzał, kto tu ma rację w danym sporze, ale sędzia był często tym, który miał też pomagać ludziom. Taką instytucją sędziów spotykamy się już w Starym Testamencie. To byli ci, którzy w jakiś sposób mieli tak trochę organizować życie danych społeczności. Ale ten sędzia jest od razu określony jako ktoś, kto nie boi się Boga i nie liczy się z ludźmi. Być może w jakiś sposób udało się mu, że został wybrany na sędziego. Może w jakiś sposób przez pewne koligacje rodzinne, przez znajomości. Tak mówiąc dzisiejszym obrazem, dorwał się do stołka i teraz tylko z tego korzysta. I wcale nie chodzi mu o to, żeby służyć ludziom, ale tylko bogacić się i korzystać z pewnej władzy, którą ma. W tym samym mieście żyje wdowa. Sytuacja wdów w Izraelu w tamtym czasie była bardzo trudna. Zazwyczaj były bardzo ubogie. Kobieta nie ma już męża, który mógłby pracować na jej utrzymanie. Nie było oczywiście żadnych systemów opieki społecznej, żadnych zasiłków. Takie kobiety często były skazane na ubóstwo. Często nie były w stanie pracować, nie mogły, a jeżeli nawet, to tak naprawdę zarabiały bardzo niedużo. To mężczyźni w tym społeczeństwie bardzo patriarchalnym byli tymi, którzy mieli utrzymywać całe domy, całe rodziny. Ciekawe, że w Biblii to wdowy są często przykładem całkowitej bezbronności. Nie tak dawno mieliśmy tekst o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Jezus ulitował się nad wdową, której zmarł jedyny syn. Wdowa wrzucająca 2 grosze posłużyła jako przykład niezwykłej ofiarności. Wdowa w Sarepcie została wybrana i to Eliasz uratował ją w czasach głodu. Wielokrotnie apostołowie potem w listach zachęcają do tego, by pamiętać o wdowach. Tym razem w tej historii problemem tej wdowy nie jest tylko sytuacja materialna, chociaż prawdopodobnie też, ale czytamy, że miała ona jakąś sprawę ze swoim wrogiem. Możemy tylko przypuszczać, domyślać się, o co mogło chodzić. Być może zalegała z jakimiś opłatami. A może ten człowiek chciał jej wyrządzić jakąś krzywdę.
I ta kobieta, całkowicie bezbronna, być może też nie mająca jakiejś rodziny, czuje się zupełnie bezradna. Udaje się więc do sędziego i prosi, żeby zajął się jej sprawą. Ale on w ogóle się nie przejął jej sytuacją. Odprawia ją. Tłumacząc się pewnie tym, że nie ma czasu, a zapewne po prostu mu się nie chciało. Był przecież człowiekiem, który Boga się nie bał, a z ludźmi się nie liczył. Ale co ciekawe, ta kobieta, która pewnie musiała poczuć się bardzo zniechęcona i jeszcze bardziej taka bezradna w tym wszystkim, postanawia walczyć o swoje. I czytamy, że przychodzi do niego po raz kolejny i kolejny i kolejny. Nachodzi go, prosząc, żeby wziął ją w obronę. I ciekawe jest, że ten sędzia, tak bezduszny, powiedzielibyśmy, nie wzbudzający w żaden sposób naszej sympatii, w końcu znużony jej naprzykrzaniem postanawia spełnić jej prośbę. Tak dla świętego spokoju. Wcale nie robi to z dobroci serca, wcale nie robi to z tego powodu, że w końcu stwierdził, no tak, jednak to jest biedna kobieta, może trzeba by jej pomóc, ale jest po prostu zmęczony tym, że ona ciągle do niego przychodzi. Przyznajmy szczerze, zdarza nam się też tak czasami robić, że czegoś nam się strasznie nie chce, ale jak ktoś ileś razy mówi, to żeby mieć w końcu święty spokój, to zrobimy. I takich bardzo zwykłych życiowych problemach, nie? Jak żona o coś prosi, mąż o coś prosi, nie? Wynieś śmieci, napraw coś, nie? No to no dobrze już. Nie? Chociaż generalnie to jest tak, że jak mężczyzna mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu co pół roku przypominać. Nie? I generalnie dla świętego spokoju my często w końcu spełniamy daną prośbę. Tak po prostu. I można by zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus opowiada akurat taką historię, skoro miało być o tym, że mamy się zawsze modlić. I w końcu Jezus mówi, przyrównuje tą historię do naszych próśb zanoszonych do Boga. Ale momentalnie tak by koryguje to myślenie, bo można by wyciągnąć w tym miejscu, gdybyśmy się tutaj zatrzymali, to można by wyciągnąć taki wniosek, to co? To Pan Bóg spełnia nasze prośby dla świętego spokoju? To trzeba ileś razy po prostu Mu coś powiedzieć i w końcu się uda? Absolutnie nie. Jezus wybiera tą historię, żeby pokazać pewien kontrast. Żeby tak by wzmocnić jeszcze bardziej to, pokazać jaki jest Bóg. Bóg, który jest kochającym Ojcem, który zna nas doskonale i chce naszego dobra. Jezus mówi, słuchajcie, popatrzcie się, ten sędzia, tak bezduszny, był gotów w końcu coś zrobić dla tej kobiety. I jeżeli taki człowiek jest w stanie, to czy Pan Bóg, który jest tak pełen miłości, nie weźmie was w obronę? Tu jednak musimy ten temat rozwinąć. I musimy być bardzo uważni, żeby pewnych fragmentów nie wyrywać z kontekstu i nie budować na tej podstawie jakiejś błędnej nauki. Po pierwsze, musimy to bardzo jasno podkreślić. Pan Bóg nigdy nie jest tym, który robi coś dla nas, dla swojego świętego spokoju. Pan Bóg nie jest tym, który bywa zmęczony nami. Który mówi, mam już dość tych ludzi, ciągle tylko się o coś modlą, ciągle mi tylko coś gadają.
to już dam im to, niech w końcu zamilkną. Absolutnie nie. Pan Bóg wcale nie jest nami nigdy zmęczony. Przyznajmy szczerze, nawet jeżeli są bardzo bliskie osoby, to czasami lubimy mieć taki trochę święty spokój i trochę sobie od kogoś odpocząć. A Pan Bóg nigdy nie chce od nas odpocząć. Bo tak bardzo nas kocha, że za każdym razem, kiedy przychodzimy do Niego, to się cieszy. Nie jest też tak, że Pan Bóg stwierdzi, no dobra, dam już coś tym ludziom, żeby przestali mi zawracać głowę. Tak, po drugie, ta historia wcale nie uczy też tego, że jak będziemy o coś wytrwale i długo zawsze się modlić, to Pan Bóg na pewno to w końcu spełni. Trzeba mieć tylko wystarczająco dużo motywacji, takiego zapału i wytrwałości i prędzej czy później będzie. Pan Bóg nie jest skrzynką życzeń. No bo możemy sobie wyobrazić bardzo absurdalne sytuacje, w której nagle stwierdzę, że będę wytrwale się modlił, żeby w końcu trafić szóstkę w totolotka i Pan Bóg w końcu mi to kiedyś da. Nie. Nigdzie tego nie obiecuję. Bo przecież jest kochającym ojcem. A czy kochający rodzice, prawdziwie kochający swoje dzieci, spełnią wszystkie ich życzenia? Nawet jeżeli będą coś bardzo wytrwale o coś prosić? Nawet gdyby byli w stanie to spełnić? Czyż nie jest tak, że nieraz wiemy, rozumiemy lepiej, że coś nie jest dobre? I nie dajemy czegoś naszym dzieciom nie dlatego, że nie chcemy, ale wiemy, że lepiej będzie, jeśli tego nie dostaną. Co w takim razie mówi ta przypowieść i czego nas uczy? Czego uczy w kontekście tego, że powinniśmy się modlić i nie przestawać? Modlitwa ma sens. Można by zadać pytanie, skoro Pan Bóg i tak wie lepiej, czego potrzebujemy, skoro nie spełni tego, nawet jeżeli będziemy, jeżeli coś nie będzie właściwe, nawet jeżeli będziemy długo i wytrwale o to prosić, skoro Pan Bóg nie jest tym, który jest zmęczony naszymi modlitwami, to jakie znaczenie w ogóle mają nasze modlitwy i prośby? Mają. Dlatego, że Pan Bóg czeka na to, aż będziemy z Nim rozmawiać. Prośba, drodzy, ujawnia pewną prawdę o nas. Kiedy o coś proszę, to pokazuje, że czegoś nie mam, że coś chcę i że ufam, że osoba, do której kieruję tą prośbę, jest w stanie i może tą prośbę spełnić. Kiedy przychodzimy do Boga z jakąś prośbą, to pokazujemy pewne zaufanie. Więc Panie Boże, wierzę, że Ty jesteś tym, który może tą prośbę spełnić. Wierzę, że Ty jesteś tym, który patrząc na tą historię, może mnie wziąć w obronę. Popatrzmy, że ta wdowa nie przychodzi do tego sędziego i mówi, potrzebuję pieniędzy. Chociaż bardzo byłaby do tego uprawniona, bo przecież sytuacja wdów była często bardzo trudna materialnie. Ona nie ma jakiejś zachcianki wielkiej, jakiegoś wymysłu, ale ona czuje się bezradna, bo jest atakowana przez swojego wroga i zdaje sobie sprawę, że tylko ten sędzia może ją obronić przed tym wrogiem. Naszym wrogiem jest szatan. Największym naszym zagrożeniem jest grzech. I musimy sobie uświadomić, że tego problemu już sami nigdy nie rozwiążemy i że tylko Pan Bóg jest tym, do którego możemy przychodzić i prosić, żeby wziął nas w obronę. Tą największą obronę przed tym największym zagrożeniem. Ale pewnie wielokrotnie w życiu też doświadczamy różnych sytuacji,
których czujemy się bezradni wobec tego, co przynoszą kolejne dni, wobec wyzwań, przed którymi stajemy. I Pan Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego w codziennych modlitwach, mówiąc Mu o tym, że nie dajemy rady, że mamy wrażenie, że to już koniec, że nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ale ufamy i wierzymy, że On może nas wziąć w obronę, że może nam pomóc. Chyba kluczowe wyrażenie w tym tekście to jest fragment, który w przekładzie ekumenicznym jest przetłumaczony jako przez jakiś czas nie chciał. Ten zły sędzia przez jakiś czas nie chciał, ale w końcu powiedział sobie, wezmę ją w obronę. W przekładzie Biblii Warszawskiej albo w innych przekładach jest tutaj stwierdzenie, przez długi czas nie chciał, ale w końcu wziął ją w obronę. Jakiś czas albo długi czas to jest pojęcie względne. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, jak ta historia mogła wyglądać. Ta kobieta przyszła do tego sędziego i on powiedział, nie, nie, odejdź, nie mam czasu. Być może przyszła następnego dnia i powiedział to samo. Za którym razem w końcu stwierdził, dobra, wezmę ją w obronę. Po trzecim razie, piątym, przychodziła do niego przez dwa dni, trzy, przez tydzień, może miesiąc, może kilka miesięcy. On był już tak strasznie zmęczony i znużony tym. Przecież to był człowiek, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. On pewnie miał nieraz taką sytuację, że ktoś do niego przyszedł z czymś, a on powiedział, nie, odejdź, nie mam czasu, w jakiś sposób próbował spławić takich ludzi. Ale w tym przypadku w końcu był już tak znużony i tak zmęczony, że można powiedzieć, zmienił zdanie. I zastanawiam się, że może bliżej tutaj do kilku miesięcy niż do kilku dni. Pomyślmy, jak wielka determinacja u tej kobiety. Ilu by się już poddało? Ilu by już stwierdziło, to już nie ma sensu? Ta przypowieść jest o tym, że powinniśmy się zawsze modlić i nie przestawać. Żeby pokazywać naszą wytrwałość. To, że powinniśmy się modlić, to wydaje się być dla nas dosyć oczywiste. Przypuszczam, że większość z nas, być może każdy z nas się modli. Może zwyczajowo modlimy się rano, wieczorem, może przed posiłkiem. Może czasami jest to taka bardzo ogólna modlitwa. Może modlimy się o coś wtedy, kiedy rzeczywiście przychodzi trudna chwila, kiedy stoimy przed jakimś wezwaniem, kiedy jesteśmy w obliczu doświadczenia, choroby, jakiejś trudnej sytuacji. I wtedy zaczynamy się modlić gorliwie, bo prosimy Boga, żeby wziął nas w obronę. A jeśli odpowiedź nie przychodzi od razu, ile jest w nas wytrwałości i determinacji, żeby się dalej modlić? Kilka dni? Tydzień? Trochę dłużej? W Starym Testamencie czytamy historię Izaaka, syna Abrahama, tego wyczekiwanego, który pojął żonę, Rebekę. Było obiecane, że od Izaaka będzie potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie. Pan Bóg bardzo jednoznacznie powiedział to Abrahamowi. Jestem przekonany, że Abraham powiedział to Izaakowi. Ale nagle okazuje się, że w końcu dorósł, jest zdrowy, silny, ma piękną żonę, Rebekę, ale nie mogą mieć dzieci, bo jego żona jest niepłodna. I czytamy tam, że Izaak modlił się do Pana za swoją żonę. Brzmi tak normalnie. I w końcu czytamy, że
Potem Rebeka poczęła i urodziła dwóch synów. Brzmi tak normalnie. Modlił się i Pan Bóg spełnił jego prośbę. Ale jeśli popatrzymy do fragmentu przed i fragmentu po, to zobaczymy, że Izak pojął żonę, kiedy miał lat 40. A dwóch synów doczekał się, kiedy miał lat 60. To znaczy, że 20 lat czekał na spełnienie modlitwy. To znaczy, że przez 20 lat modlił się o swoją żonę. Czy umiemy sobie to wyobrazić? Modlić się wytrwale o coś przez 20 lat. Modlić się wytrwale o to, żeby Pan Bóg wziął nas w obronę, nas w naszych codziennych wyzwaniach, trudnościach, wobec których stajemy. Modlić się wytrwale jako Kościół, prosić Boga o Jego działanie wśród nas, na polach misyjnych, wstawiać się za ludźmi wokół nas, wstawiać się za tymi, którzy żyją obok nas i są z dala od Boga, za tych, którzy w naszych rodzinach gdzieś pobłądzili w swoim życiu. Modlić się i nie przestawać po tym, jak przez tydzień się nic nie dzieje, przez miesiąc się nic nie dzieje. Ale modlić się przez długi czas. Taka wytrwałość w modlitwie niezwykle kształtuje relacje z Bogiem. Ta przypowieść kończy się bardzo ciekawym stwierdzeniem. Czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I to kieruje nasze myśli w stronę czasów ostatecznych, w stronę przyjścia Chrystusa. I czasami ten werset wyrywamy z kontekstu. I nieraz słyszałem, jak mówimy, no, że dzisiaj coraz większe zeświadczenie, jak to wielu ludzi odchodzi od Boga, coraz większe pustki w kościołach. No i czy Syn Człowieczy, jak przyjdzie na ziemię, czy zastanie jeszcze wiarę? I tak trochę się pocieszamy, tak jakby, że no my jeszcze wierzymy, ale ilu tych ludzi już odeszło, czy zastanie tą wiarę, bo już coraz więcej ludzi nie wierzy. Ta przypowieść nie jest o tych, którzy odeszli, tylko o nas. Czy w nas zastanie wiarę? Nie taką wiarę po prostu, że wierzymy, ale czy w nas zastanie taką wiarę, jaką miała ta wdowa? Czy gdy Syn Człowieczy przyjdzie, zastanie w nas taką wytrwałość i determinację, jaką miała ta wdowa? Czy będziemy i jesteśmy tymi, którzy potrafią wytrwale modlić się o to, żeby Pan Bóg brał w obronę? Żeby Pan Bóg ratował od tego świata, od całego zła tego świata, od grzechu i budził wiarę w sercach. Czy Chrystus, gdy przyjdzie w dzisiejszych czasach, które uczą tego, że powinno być wszystko od razu, które uczą tego, że mamy liczyć tylko na siebie, czy Chrystus znajdzie w nas taką wiarę i taką wytrwałość, jaką miała ta wdowa. Amen. Drodzy, w czasie dzisiejszego nabożeństwa chcemy teraz w modlitwie podziękować. Podziękować za piękny jubileusz, który dzisiaj, myślę, też jako parafia możemy przeżywać. Cieszę się bardzo, że są dzisiaj z nami Państwo Ewa i Rudolf Rabieńscy, myślę, bardzo dobrze znani nam wszystkim, którzy kilka dni temu przeżywali 65. rocznicę ślubu. Myślę, że to niezwykły jubileusz, niezwykłe świadectwo dla nas wszystkich. I chcemy dzisiaj w ich imieniu podziękować Panu Bogu za każdego z nich z osobna, za wszystkie lata, też wiele trudnych doświadczeń, wiele osobistych, trudnych sytuacji, ale też wiele pięknych i wspaniałych chwil, cieszenia się rodziną,
tym, że Pan Bóg dawał zdrowie i siły. To, że przez lata też bardzo mocno mogli służyć i udzielać się tutaj w parafii. W czasie jeszcze dawniej, kiedy była jedna wiślańska parafia, budowy tego budynku, później powstawania parafii w 1994 roku, służby i pracy tutaj w ośrodku, zaangażowania na różnych polach. Jesteśmy dzisiaj Panu Bogu wdzięczni za Was i za Wasze świadectwo wiary, zaangażowania przez te wszystkie lata. Każdego z Was osobno, ale także razem, jako małżeństwo, wierności. Wierności przez te wszystkie lata. I chcemy Wam życzyć, żeby Pan Bóg dalej miał Was w opiece i błogosławił na wszystkich drogach. Módlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo przez Ducha Świętego ma moc, by budzić w naszych sercach wiarę, by ją umacniać. I dziś przez ten fragment przypowieści z Ewangelii Łukasza chcesz nas zachęcić do wytrwałej modlitwy, do przychodzenia do Ciebie w naszych prośbach, do tego, byśmy zrozumieli, że Ty nie jesteś nigdy zmęczony nami, ale cieszysz się, kiedy z ufnością przychodzimy i pokazujemy, że wierzymy, że jesteś tym, który może nas wziąć w obronę, ratować od grzechu, od zła tego świata, pomagać w różnych trudnych decyzjach. Ale Ty, Panie, chcesz nas uczyć takiej wytrwałości. Wbrew temu, co pokazuje dzisiejszy świat, że musimy mieć wszystko od razu, Ty chcesz uczyć zaufania w cierpliwym oczekiwaniu na Twoją odpowiedź. I prosimy Cię, Panie, byś pomagał nam być właśnie takimi wytrwałymi. Nie zniechęcać się szybko, kiedy nie widzimy rezultatów, nie widzimy odpowiedzi, ale prosimy Cię, Panie, ucz nas wytrwałości w modlitwie o siebie, o swoich bliskich, o naszych sąsiadów, o tych, którzy, Panie, są gdzieś może z dala od Ciebie. Prosimy Cię, ucz nas wytrwałości w modlitwie o różne problemy, z którymi się borykamy, o naszych braci, którzy w różnych krajach na świecie cierpią prześladowania. Prosimy Cię, Panie, ucz nas wytrwałej modlitwy o miejsca, w których toczą się wojny, konflikty. Prosimy Cię, ucz nas wytrwałej modlitwy o inne kościoły na świecie, które też przeżywają różne trudności, problemy. Daj, byśmy, Panie, nie ustawali, nie zniechęcali się, ale trwali przy Tobie. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością za naszych drogich jubilatów, za to, że przez wiele lat, Panie, prowadzisz ich. Dziękujemy Ci za ich świadectwo wiary i życia. Dziękujemy Ci za ich rodzinę, ich bliskich. Dziękujemy Ci też, Panie, za ich zaangażowanie tutaj w parafii przez wiele lat. Za to, że za to wszystko, co wnosili swoją pracą, swoją obecnością, zaangażowaniem. I prosimy Cię, Panie, o dalszą ochronę, o zdrowie, o siły. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla całego ich domu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.